Wyścig 11. Tomasz Golob doskonale, ale przeszkodził mu tam Jeleniewski. Nie, nie chciał przeszkodzić mistrzowi i ostatecznie Jeleniewski spadł na ostatnie miejsce, a Tomasz Golob wcale nie w lepszym położeniu, bo na razie jedzie trzeci i musi gonić rywali. Chyba udało się już z zegarem. Teraz pora na jakąś mistrzowską akcję, na atak na Kasprzaka. Jakbym słyszał Zenka, wjedź tam na górkę i potem szybko rozpędzisz się na dół. I tak Krzysztof właśnie robi szeroko pod płotem, samym szuka przyczepności. Krzysztof Kasprzak jeszcze założył Tomka, wykantowało bokiem, jechał ten motocykl chwilę, ale zdążył jeszcze zakryć krawężnik, żeby obronić się przed atakiem Mateja Żagara ze Słowenii. Kolejny świetny wyścig, Szach